W najbliższy poniedziałek odbędzie się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Sejmu. Trwają rozmowy o kandydatach na wicemarszałków Izby. W prezydium Sejmu Koalicja Obywatelska chce mieć dwóch wicemarszałków, PSL i Lewica po jednym. Ważą się losy kandydata Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ typowana do prezydium obecna marszałek Elżbieta Witek może zostać odrzucona przez liberalno-lewicową koalicję. W tych ławach na sali plenarnej Sejmu już w poniedziałek zasiądą posłowie 10. kadencji. Pod przewodnictwem marszałka seniora z PSL-u Marka Sawickiego odbyły się rozmowy techniczne ze wszystkimi klubami parlamentarnymi. Ustalono podział biur w budynku Sejmu oraz rozkład partii na sali plenarnej. Ten pozostanie bez zmian, informuje poseł elekt z Polski 2050 Paulina Henik-Kloska. Zachowamy ten podział, że prawica po prawej, lewica po lewej, centrum w centrum. Ważniejsze przemeblowanie szykują się w prezydium Sejmu, które tworzą marszałek i wicemarszałkowie. Podczas pierwszego posiedzenia marszałek senior przeprowadzi głosowanie nad wyborem już właściwego marszałka Izby Niższej Parlamentu. Liberalno-lewicowa opozycja ma 248 głosów i ich pierwszym kandydatem na to stanowisko jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Potwierdził to Marek Sawicki. To jest przesądzone, bo to jest komunikowane przez partnerów koalicyjnych co najmniej 1,5 tygodnia. Oficjalne kandydatury na wicemarszałków nie są jeszcze znane. Według medialnych doniesień Koalicja Obywatelska chce dwóch przedstawicieli. Jednym z nich miałaby być poseł elekt Monika Wielichowska, organizatorka wieców Donalda Tuska. Polskie Stronnictwo Ludowe miałoby mieć jednego wicemarszałka, ale kandydat nie jest jeszcze znany. Z kolei Lewica wysuwa już doświadczonego na tym polu Włodzimierza Czarzastego. Wicemarszałek Czarzasty świetnie swoją funkcję pełnił i pewnie będzie rekomendowany, ale decyzja będzie po stronie klubu. Bez swojego marszałka miałaby pozostać Konfederacja. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na tylko jednego wicemarszałka. Zjednoczona Prawica ma rekomendować na to stanowisko Elżbietę Witek. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia docenia kilkuletnią pracę Elżbiety Witek jako marszałka, ale... To doświadczenie czasami niestety kończyło się wpadkami, takimi jak reasumpcje, sale kolumnowe i tym podobne rzeczy i z tego też trzeba będzie wyciągnąć wnioski. Wiem, że będą rozmowy też z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości o tym, kto będzie kandydatem. Zjednoczona Prawica, nie mając większości w Sejmie, musi liczyć na poparcie swojego kandydata przez liberalno-lewicową koalicję, która ma wyraźne zastrzeżenia co do marszałek Witek. Istnieje zatem ryzyko, że PiS zostanie bez swojego przedstawiciela w prezydium. A to dla wiceministra aktywów państwowych Jana Kantaka jest nie do przyjęcia. Byłoby czymś przedziwnym, gdyby stanowisko wicemarszałka nie przysługiwało największej partii w polskim Sejmie. Jak dotąd partie w ramach dżentelmeńskiej umowy godziły się na proponowanych kandydatów, wskazuje profesor Arkadiusz Jabłoński. Jeżeli się nie będzie uwzględniało prawa każdego klubu do wyznaczenia dowolnie wybranej osoby, którą chcą, aby reprezentowała jako marszałek, no to wtedy się podważa te reguły, które do tej pory obowiązywały. Pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 12:00.